28 grudnia ubiegłego roku TVP emitowała ostatni odcinek pierwszej edycji The Voice Senior. Na scenie zaprezentowało się 8 uczestników, wśród nich m.in. Kazimierz Kilian. We wtorek dotarła do nas smutna wiadomość, Kazimierz Kilian nie żyje. Emerytowany taksówkarz i utalentowany wokalista miał 72 lata. Informacje o śmierci Kazimierza Kiliana przekazała do wiadomości publicznej produkcja programu TVP. Przebój Gdzie się podziały tamte prywatki w jego wykonaniu, zapamiętamy na długo. Kazimierz Kilian był emerytowanym taksówkarzem z Nowego Dworu Mazowieckiego, ale miał także epizody związane ze stradą. Przez wiele lat występował w zespole The Inking Stones, a kapela brała głównie na dancingach i weselach. W repertuarze czerwonych gitar pan Kazimierz również czuł się świetnie. Smutne wieści. Kaziu, będziesz zawsze w naszych sercach. Nie zapomnimy Cię i Twoich występów na naszej scenie, napisała produkcja programu na Instagramie oraz Facebooku. Wpis skomentowała prowadząca program The Voice Senior Marta Manowska. Kaziu kochany, spoczywaj w pokoju. Dziękuję za rozmowę, za Twoją radość, za ten taniec. I Ty wiesz za co jeszcze? Obiecuję. Postaram się, napisała tajemniczo poruszona prezenterka. Mieliście okazję oglądać występy pana Kazimierza w The Voice Senior?